Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie na wróżbie z kart Tarota. Kochani słuchacze i subskrybenci, zobaczmy za pomocą trzech kart, jakie tematy są dla nas najważniejsze. Skupmy się. Ja oczywiście Was zapraszam na wróżby indywidualne. Pamiętajcie, że tutaj te na kanale są kolektywne, czyli grupowe. Jeśli pragniecie mieć prywatną wróżbę, osobistą tylko na swój temat, tak? O Waszych problemach zadzwońcie do mnie, znaczy najpierw napiszcie mi e-maila, a później się dzwonimy, kochani, i powróżę Wam osobiście za pomocą kart, jakie sobie życzycie. Lenormand, Tarot, kart cygańskie. Także zapraszam Was serdecznie, kochani. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam serdecznie. Co było, co jest i co będzie? Pokażcie, kochane karty. Co było, co jest i co będzie? Co było, co jest i co będzie? Dobrze, już mam trzy karty i w przełożeniu, kochani, wow, no 8 mieczy, blokady totalne, kochani, blokady, zahamowanie, klatka mentalna, 8 mieczy, czyli może nie macie kontaktu, nie macie spotkań, jest między Wami coś zakończone, zablokowane, zahamowane, jest tutaj 8 mieczy, czyli pułapka, klatka mentalna, też wierzycie w coś, że musicie na siłę, jakby mentalność trzymacie w klatce, nie możecie się uwolnić, nie możecie się zdobyć na jakiś krok, na jakieś działanie. Jest tutaj dużo zahamowań, tak? Dużo lęków być może też. Nie chcecie nic widzieć, nic słyszeć, prawda? Opaska na oczach i uszach, ręce z tyłu stoicie i po prostu nie jesteście w stanie zrobić jakiegoś ruchu, czyli działania, tak? Jest tutaj karta bardzo pasywna, pełna lęków, pełna blokad, pełna jakby wycofania się. Taką mamy już historię tutaj jakby w tle. I zobaczmy, co było, co jest ważne dla Was. O, diabeł, kochani. Wow, no niestety, jakaś trudna dzisiaj widzę ta wróżba. Diabeł, czyli no, jakiś toksyczny partner, partnerka, czy toksyczna jakaś ciężka historia. Tutaj widzicie, no diabeł wygląda tragicznie tutaj w tej złotej talii polskiego Tarota. No i ona i on, tak, związani łańcuchami, czyli nie mogą żyć ze sobą, ale nie mogą żyć również bez siebie, tak? Łączy ich jakaś uzależność psychiczna, emocjonalna, być może jakieś sprawy materialne, jakieś problemy, z których nie mogą się wykaraskać. Też oczywiście toksyczna relacja, tak, z której nie można tak łatwo wyjść. Także tutaj jakaś toksyczna sprawa, albo jakieś problemy, tak? Jakieś nałogi, problemy, długi, jakieś, no nie wiem, uzależnienia, jakiekolwiek, tak? Czyli, nie wiem, no nie tylko od alkoholu czy narkotyków, ale również od hazardu czy no, seksu na przykład, tak? Też może to być jakaś psychopatyczna seksualność, więc no, jakaś tutaj ciężka sprawa, widzicie. W przeszłości była. Zobaczymy, co teraz jest w teraźniejszości. Wow, kochankowie. No tutaj coś pięknego, czyli jakaś romantyczność, para, miłość, cudowna relacja, pragnienie romantyczności, poznanie być może kogoś lub powrót do tej osoby, którą kochacie. Jakiś piękny czas, romantyczny. Widzimy tutaj no, radosną kartę, piękne kolory, tak, łąkę. Wszystko rozkwita wręcz. Czyli teraz jakby myślicie, pragniecie rozkwitającą miłość i to jest Wasze największe tutaj marzenie, pragnienie, tak? No i co będzie? Czyli jak ta sprawa się potoczy? Ulala, trójka mieczy, no znowu te blokady, znowu ból serca,
rozczarowanie, być może trójkąt też, jeśli ktoś ma jakąś historię taką trudną, trójkąt miłosny, tak? Zranienie, konflikt, rozczarowanie, trzymanie się rozumu, ale również ból serca, rozdarcie serca. Być może jakieś tej ciężkie, miłosne przeżycia, tak? Które rozdziera serce wręcz na trzy części. Tutaj też może być jakaś toksyczna, właśnie powiedzmy tego diabła, tak? Toksyczna relacja trójkowa, gdzie po prostu jest brak decyzji, jest męka, być może jakieś nieporozumienia. No więc będzie trudno, kochani. Widzimy, jak tutaj atmosfera tej karty jest druzgotana, ciemna, czarna wręcz, szara, tak, mglista, nieklarowna, więc będzie też ciężko i dlatego tutaj są, kochani, niestety jakieś zahamowania, blokady, pełno przemyśleń, nie chcecie nic widzieć, odcięliście się i tylko myślicie na połowie, na poziomie głowy, tak? Także jest tutaj bardzo coś ciężkiego, co przeżywacie, kochani. No życzę Wam, by te miecze, bo tutaj mamy 8 mieczy, tu mamy 3 miecze, tak? No i jeszcze do tego ten diabeł na sprawach miłosnych, więc życzę Wam, żeby te wszystkie toksyczne relacje przeszły, tak? Bez bólu, bez takiej męki, trwogi. No i żeby przemieniły się w tą romantyczność, tak? W tą piękną historię miłosną. Ciężka się atmosfera tych kart. Słuchajcie, jeszcze ta, rzeczywiście ta estetyka tych kart taka bardzo mroczna, więc kochani, no niełatwa dzisiaj ta wróżba, ale życzę Wam wszystkiego dobrego pomimo to. Pamiętajcie, jeśli macie takie relacje toksyczne, problemy, czy jakieś trójkąty, ciężkie relacje, przyjdźcie do mnie na wróżbę indywidualną. Zapraszam Was serdecznie. Wejdziemy w głąb Waszej relacji, Waszych problemów. Do usłyszenia już wkrótce.